W minioną środę piłkarze pierwszoligowego Radomiaka Radom rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej, a już w niedzielę rozegrają pierwszy mecz kontrolny. Będzie to gra wewnętrzna i odbędzie się na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Rapackiego. Pierwszy test mecz rozegra też trzecioligowa Broń Radom. Podopieczni trenera Artura Kupca zagrają z czwartoligową Stalą Kraśnik. W pojedynku ma zagrać paru testowanych zawodników. Mecz rozegrany zostanie na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Chałubińskiego w sobotę.